Hej, hej, witajcie w Cyfry 6, Hiszpania na wojnie z Aztekami, na wojnie, którą wygrywam. Tutaj mamy Tenochtitlan, czyli stołeczne miasto Montezumy. Myślę, że bez większego problemu uda się je zdobyć, bo już nie ma Aztek zbyt wiele wojska, tak jak tutaj widać. 377, to jeszcze gra chyba sobie nie przeliczyła, albo coś tutaj trzyma. Zobaczymy, zobaczymy, w każdym razie dobrze to wygląda. Naprawmy ten pomnik, bo kulturki ciągle mi mało. Chciałbym jeszcze więcej. No i tutaj mogę coś zmienić, coś dołożyć. Nauka... O! Szpiedzy... Złota... A idźmy może w to. A niech będzie, potem się jeszcze pomyśli, ewentualnie coś tam się przestawi. Już bym chętnie walił Tenochtitlan, ale muszę tutaj zajrzeć. Czy tobą mogę zajrzeć? Ano mogę. Nawet muszę, o tak. Cóż my tutaj mamy? Admirał, Babolina, Laskarina, o kurde. Ej, co on tutaj trzyma? Inżyniera? Wielkiego generała i admirała. Szalony jakiś, ale my tutaj strzelamy, tam nie będę się przyglądał, co on tam robi, bo on szalony jest, jak już ustaliliśmy. Walimy oczywiście w to miasto, 118 ma obrony, także trochę tutaj będę musiał postrzelać. Ale damy radę. Aha, tu już strzelałem, a tutaj jest ten bombowiec, co w ogóle jest jakieś... Też szalone, tym też już strzelałem, tych mogę ruszyć, nie, to ja już tutaj w ogóle ruszać się nie mogę, muszę poczekać jedną turkę, dobra, zasiadłem do kolejnej posiadówy, w to walił nie będę, bo nie czuję takiej potrzeby, więc ucieknę sobie i kolejna turka, zasiadłem do kolejnej posiadówy, tak jak mówię, no może nawet dzisiaj skończę tę grę, jest taka nadzieja, pytanie ile tutaj jeszcze walki mnie czeka. Nie wiem, ale jak tak patrzę, o, ponad 2 godziny mam, no ciekawe czy skończę, zobaczymy. W każdym razie trzeba wysłać szlak handlowy, tak jak był, 2-4, ja myślę, że tak, aczkolwiek widać tutaj ciągle, że gdyby nie Jadwiga i jej umowa na miarę Amber Gold, to miałbym złoto na minusie. Ale to będę o tym myślał, jak się będzie kończyć. Będzie kończyć się niedługo, 10 tur. No ale mam takie zapasy złota, że wytrzymam jakby cosik. Okręt podwodny z awansem. Oto zróbmy tak, że tutaj sobie wejdziemy, to typiora zabijemy. Awanse trzeba rozdać, łupy. Nie, głupie mi się wydaje. Bo na razie nie mam z kim walczyć. Ale nie... Siła 10, bierzemy, idziemy w to. Co ja będę, kurde, tak kombinował. Dzień jak widać, dzisiaj także już samochody słychać, że jeżdżą. A, to mnie będzie pewnie chciał strzelać, to będę uciekał. Tylko, że to może być troszeczkę ryzykowne, tak mi się wydaje. W każdym razie walimy tym, co mamy pod ręką. To okręt, to on ma tutaj zostać. Tym... Tutaj raczej będę musiał się wystawić, tak czy siak. Tak czy siak będę wyrywał, no trudno. Mam nadzieję, że żadnej jednostki mi nie zabije. O, ewentualnie może nie tak, może troszeczkę źle to zrobiłem, tak mi się wydaje. Bo tu nie mam zasięgu w tym momencie na miasto, jak pójdę tutaj, to i tak mnie strzelę, także zróbmy w sposób taki. No, płyń. Tutaj awansik będzie niedługo, także też strzelam, żeby nie marnować tur na leczenie się, tylko będę walił, jak przyjdzie awans, to mam nadzieję, że styknie na to, żeby wyleczyć tę jednostkę na full. Tu też walimy w miasto oczywiście. Cóż tu się w ogóle podziało? Acapulco, to się spodziewamy. To też. No dobra, to tym się nie przejmujemy. Szlaki to ja wiem. Ty się... O, tutaj też mamy szlak. A to bierzemy go. 240.
Może być. Ty będziesz w ogóle miał zasięg, żeby tutaj walić już to miasto. Tak, to ja tutaj tę jednostkę jak najbardziej zostawić mogę. A tutaj oczywiście strzelamy dalej. Artylerię muszę ruszyć. Jak tu ją ustawię, raz, dwa, trzy, cztery, to będę mógł strzelić, także tak. Ty tutaj dajesz szybciutko. Nie opierniczaj się. Okej. I tu raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Zasięg na cztery pola to jest potęga jakaś normalnie. Czuwaj ty, balonie. Czy tutaj mam zasięg? 15 pól, to mam jak najbardziej. Okidoki, kolejnymi walimy. Te jednostki to tutaj chyba będę trzymał. A, czekajcie, trzeba, zapominam ciągle o tym. No już bym zgarnął, kurde, te cudaki tutaj. Przydałyby mi się. Obserwuję ciągle, jak to w demografii wygląda, jeśli chodzi o tę kulturę. 122-105. No jego relikty chciałbym przejąć. Relikty, wielkie dzieła, artefakty, takie rzeczy. Ale jednak chyba przerzucił z tego miasta do innego. Taki głupi nie jest, broni się. Walczy dziennie. Ej no. Tu bomber. Dobra, to jeszcze tym też walimy. No, trochę to potrwać musi. Tą artylerią pierdyknę, to tam coś pewnie zrobię. Tu mam niszczyciela i tu mam niszczyciel. A nie, tutaj połączyłem? Tak, połączyłem. Okej, to dobrze. Będę za 5 tur miał okręty atomowe. To też fajnie. O, już całkiem sporo. Uszczknąłem. Ojejku, minus 2. Masakra, Big Ben. Złoto, wieża Eiffla. Kupiec 4. Kurde, bo ja mogę tutaj tych kupców robić. Broni jądrowej już mogę też machać, ale tutaj 22 to strasznie dużo. Wolałbym tego tutaj nie robić. Kupiec by się na pewno przydał. ZO 12. To tylko jedno. Ja tam, kurde, zdobędę chyba jakieś udogodnienia na Azteku. Jakieś luksusy tam chyba będą. Dobra, to spokojnie, to kupca robimy w takim wypadku. I następna tura, jak najbardziej. Tyle, że zobaczmy jeszcze, jak to tutaj wygląda. Ojejku. O cholera. A, to Acapulco, to okej. No niedobrze. Ale to już ostatni etap gry, także Wielkie Imperium, trzeba się spodziewać problemów wewnętrznych, ale damy sobie z nimi radę, tak podejrzewam. Tak podejrzewam. Ogłosiła zawarcie, przyjaźń z Anglią. O, tutaj minusy 13, nie widać, ale czytać można. Chociaż to i tak głupi. No tam trochę wyrwałem, ale mało ujdzie. Większego problemu chyba nie będzie ze zdobyciem tego oto miasta. Najpierw tym walnijmy. Najpierw tym, a potem o tym tutaj. No. A kurde, to jeszcze potrwa z tego co widać. Ale to strzelamy. Nie ma żadnych jednostek, to muszę walić w miasto. Tutaj trochę wyrwę, ale to się nie przyjmuje. Tutaj też... A, nie. Morski najazd. Co to znaczy morski najazd? A, że to... No nie, tu mamy plądrowanie. No, dobre pytanie. Nie wiem, strzelamy. No, strzelaj. Się głupio nie pytaj. Tu zasięgu nie ma. Dobra, to tu się ustawmy w takim wypadku. Tu będziesz walił. Tym też bym strzelił chętnie. To tutaj się muszę ustawić. Płyń! Okej. Też walimy. Chyba... Nie, morski najazd, że to bym zaatakował? A nie wiem. Mógłbym sprawdzić, tylko może w kolejnej turze. Może w kolejnej turze tak zrobię. A, ty się leczysz. Bo chyba będę miał taką możliwość. Będę już w stanie zdobyć ten Ochtitlan, także ewentualnie będę tak kombinował. O ile dalej będzie taka możliwość, bo może jej nie być.
Jak wiecie, to oczywiście piszcie. Będę wdzięczny. Bo chyba jeszcze tego nie robiłem. W sensie nie bawiłem się takimi rzeczami. A tutaj może pilnuj. Teraz do tej ropy mam tyle, że masakra, jakaś miazga normalnie. Dobra, walimy, czym popadnie. Tutaj też na wodzie sobie stacjonuje ten bomber. Taki szalony, pływający bombowiec. Były takie, to mój też taki. No, strzelaj. Ile to można czekać? Wyłączyłbym te ruchy, ale lubię jak te jednostki walczą, bo ładnie to wygląda. A z kolei jak się wyłączy te animacje, to tak jakoś dziwnie to wszystko wygląda. Tak trudniej się wczuć w grę i zorientować się, co się dzieje. A to jest problem, to drugie głównie tam. To wczucie to jeszcze bym przeżył. Ale właśnie orientację bym jako taką większą stracił, bo tylko bym widział te liczby, które tutaj się przewijają. To mógłbym za nimi nie nadążyć. Fabryka 52, dobra, naprawiajmy. I następna turka, nic złego się tutaj nie dzieje, bo w ogóle jeśli chodzi o naukę, no jeszcze tutaj nie jest. No dam radę, zdążę chyba. Pedro tylko trzeba pilnować. Przyjaźń z Sumerią. Sumeria. O, komunizm, ja też w komunizm będę szedł już niedługo. Niewiele mi tak naprawdę brakuje, 9, to jeszcze wytrzymam. Okej, luzik, to chyba dam radę. O, Kabul, ty pało. Skąd oni to zgarnęli? No i o tym właśnie mówiłem, także awanse rozdamy do ruchu. Abordaż. To też fajne. Tu nie mogę na skos. Trochę szkoda. No to rozwińmy tak. Jedne rozwińmy na lewo, a drugie na prawo. Kurde. Ciule jedne. Nie tak. Najpierw tym walnijmy. Musiało jakieś wodziewie przypłynąć i splądrować. Czemu to płynęło wodą, jak ma możliwość łażenia lądem? Głupota jakaś. Z Madrytu do Bydgoszczy. Okej, to dużo wyjaśnia. Ale to i tak jakoś tak głupio to wyszło. Jak ja nie lubię, jak ta gra tak jakoś niedorzecznie te niektóre rzeczy robi. Chyba, że ono tak najkrótszą drogą szedł ten szlak handlowy, no to przez wodę jednak. No okej, no ma to sens, odwołuję. Jednak dorzeczne to było. No tu ciągle walimy. W tej turze to miasto już się zdobędę najprawdopodobniej. Także na spokojnie sobie strzelam. Czym popadnie, tak żeby zero było, to wtedy wejdę jak do siebie oczywiście. Taki plan standardowy bym powiedział. Tutaj też walimy oczywiście. O, już. Już malutko. Pięknie. To wszystko już wykorzystałem. Pyk. Wiecznie wyszarzone te jednostki, także nie widać tak naprawdę. No tu już też strzeliłem. To, aha. Una momento. To jeszcze tym poprawmy, niżej holmo. Chyba to będzie ostatni atak. Zobaczymy. Okej. No powinno być już 0. Także o tak zrobimy. I uwaga, atakujemy. Tak. Atakuj. Przeżyło? Nie, no niemożliwe to było. Okej, pięknie. Zdobyłem stolicę Azteka. Azteka zdobyłem. Już się cieszę. Zachowaj miasto oczywiście. Piękna sprawa. A, dogodnienia, kurde, mordę jeża. Tutaj tego ciągle brakuje, ale jest się z czego cieszyć. I teraz sobie zobaczmy.
Tenochtitlan. Tutaj kurde niczego nie było. Gdzie on skitrał te swoje? Aha, tu mamy jeszcze gdzieś miasto. Na takim zadupiu, szczerze powiem. Ojejku, tutaj... O kurde, Koloseum tutaj mamy. Operę w Sydney oczywiście. A, tutaj jeszcze ładne rzeczy, nie? To trzeba kontynuować te działania wojenne, z tego wychodzi. Kurde, trzeba i stadion Maracana tutaj, nie, to trzeba kontynuować. Trzeba kontynuować, tylko muszę podejrzeć. A, no i teraz jest problem taki, że tędy nie mam jak plotą przepłynąć. Kurcze pieczone. Tutaj też nie mam jak ugryźć. Musiałbym taki kawał płynąć. To nie, to ja już plotą wracam na swoje wody. Tak, żeby... Ojejku, gardziało. Tak, żeby szykować się na bitwę pod Rio z Brazylią. Tutaj. Tak robimy. Tak robimy. Kurde, jak tutaj jest naćkane tego wszystkiego. Ta gra jest naprawdę nieczytelna jakaś. Poklikajmy. 75. Stocznia, giełda. Bankę skończyłem. O, elektrownia też by się przydała. Ale to 3 złota. Nie, idźmy w tę giełdę, bo za chwilę będzie problem ze złotem. Oho. A tu można Muzeum Sztuki wziąć. Jak najbardziej. Trochę w tę kulturkę zainwestujemy. O, i tutaj mogę już strzelać w mordejerza nietoperza. Ale kurde, mordejerza nietoperza. Tylko to mogę. Tu muszę podejrzeć. A to nie takie hop-siup. To mógłbym pozabijać. Ale to tam w ogóle mnie to nie interesuje jako tako. O, zasięgu... Nie, dobra. Tak to wyglądało, jakbym zasięgu nie miał. Leci, jakoś długo leciał, ale leci. Czyli tym spierniczam do siebie. Chyba tak, myślę, że... O jejku, patrzcie, nie, tak to... Aha, zbadał, nie. Się pojawił tutaj taki skrawek niebieskiego. Flotę kiedyś potężną miał Pedro, 270, ta kultura, jak to wygląda, 388, Montezuma ma ciągle 387, dobra, okej. Okay. On go tam powstrzymuje. 1700, ciągle 377, ale nie wiem, co ta gra liczy. Coś tam pewnie liczy. O! Ale miał Pedro całkiem przyzwoitą flotę. Także ja tak, wrócę całą swoją potęgą. O kurde, katapulta bez jaj. Całą flotą wrócę do siebie i będę z nim walczył. A tutaj poradzę sobie tymi jednostkami. Jakąś eskortę tylko zostawiłbym ewentualnie. Tak, niszczyciele może te zostawię. Chociaż nie, one tam mi się przydadzą do walki. Ale nie, ja tam czołgami pójdę na Brazylię. Dobra, to wszystkim będę wracał. Okej, okay, to może tak być. To ja jeszcze jestem pazerny i... to miasto tutaj zostawię. Port kosmiczny, a to może i nie zostawię. Hej, on tutaj ma miasto. No ale to jak będzie miał taką pipidówę, to chyba nie wystrzeli tych satelit. No tak podejrzewam, ale kurde, pewności nie mam. Ale powiedzmy, że tu już nie będę leciał po to miasto. A jeszcze te zdobędę tutaj. I tu jest jeszcze jedno. O! On ma tutaj lotnisko. No zobaczymy jeszcze, bo on tutaj też miasta pozakładał. I tutaj też. O, tu gdzie ja planowałem, a nie, prawie obok. I tutaj też pozakładali, no a tam niech sobie mają. Ja mam ich stare miasta, które są o wiele potężniejsze, także taka wymianka mnie
nie zadowala. O, biją się u mnie. Nie moi, ale się biją. Fajnie to wygląda. Ale religijnie nikt tutaj nie wygra. Także spokojnie. Spokojnie. Palił mi szlaki Tuman 1. Ten Octitlan potrzebuje obszarów mieszkalnych. No ja wiem niby. Dobra, kurde, bo to mi się zaraz tutaj przestawi pewnie. W ogóle jaki bunkier Mordejerza. Muszę podejrzeć jakoś. Tym, o, wyleczyło się to tym. Co, kurde? Pijawki, nazwę jednostki? Nie, no nie potrzebuję takich rzeczy. Kliknąłem w to i tak się pojawiło. Ale głupie. Ej, cholera. Nie, tutaj, dobra, takie trochę... A, mamy. Ale patrzcie, jak, kurde, za górami. Za górami, ale bierzemy to miasto oczywiście. Czy ty masz zasięg? Masz. No to już walimy. Oj, wiszące ogrody jeszcze. Nie, to co innego. To gdzieś takie, o właśnie, azteckie. Azteckie budowle. Piramida schodkowa. Dobra, tutaj walimy. Też tak niełatwo będzie to miasto zdobyć, ale damy sobie radę. Ty już zasięgów nie mam, także plotą już... O jejku, muszę kończyć ten odcinek. Także plotą będę już wracał, ale w kolejnym odcinku. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.